Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was w kolejnych zapowiedziach nowości na kanale. Co ciekawego będę testował dla Was w najbliższym czasie? Otóż zobaczcie co stoi obok mnie. Postanowiłem głównie na Wasze prośby odejść na chwilkę od tematu sprzętu typowo dla graczy. Oczywiście taki sprzęt cały czas będzie się pojawiał, natomiast odskoczymy troszeczkę na słuchawki typowo muzyczne. Widzieliście już rozpakowanie słuchawek do usznych firmy Bose, natomiast na Waszą prośbę pojawią się m.in. te słuchawki Sennheiser HD201. Model nie nowy, model dobrze znany, ale prosiliście mnie o przetestowanie ich i wystawienie swojej opinii. Te słuchaweczki są w bardzo dobrej cenie, do kupienia nawet od 70 paru złotych, tak więc półka cenowa jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o możliwości, to się przekonamy. Są to słuchawki już praktycznie legendarne, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze? Poznajcie tego pana. Sam 50 Cent przysłał do mnie swoje najnowsze słuchawki. Powiedział: facet, weź się przetestuj, są to świetne słuchawki. Te słuchawki kosztują po kilkaset złotych, w okolicach 1000. Dokładne ceny Wam podam już do recenzji. Natomiast jestem sam ciekaw, jak będą grały, ponieważ są to słuchawki takie już powiedzmy prawie że profesjonalne, mogące konkurować chociażby z Beatsami by Dr. Dre, które są także już bardzo znane, rozpowszechnione. Jestem bardzo ciekaw tych testów. To by było na tyle moi drodzy, kolejne newsy już za jakiś czas, a w międzyczasie oczywiście rozpakowania, recenzje, porównania i wszystkie rodzaje filmów, jakie Wam się podobają, jakie lubicie oglądać. W międzyczasie, jakbyście nie mieli co robić, zapraszam do playlist. Tam macie już około 200 filmów do oglądania, a także filmy, które robię dla wideotestów na najniższej playliście na samym dole. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!